Omawianie dodatkowych funkcji zamówień sprzedaży rozpoczniemy od dat, które znajdują się na zamówieniu sprzedaży. Otwórzmy jedno zamówienie, ja stworzę nowe dla klienta data in. Stworzymy nowe zamówienie. Mamy dwie grupy dat. Daty dokumentu, czyli data dokumentu, na podstawie której powstaje termin płatności, czyli data dokumentu plus warunki płatności, które wybrane są na kontrahencie, które przechodzą na dokument zamówienia, daje nam termin płatności. Data księgowania jest to data, z jaką zapisy z tego dokumentu trafią do poszczególnych ksiąg, czyli do księgi głównej, do księgi nabywców i do księgi VAT-u, jeśli będziemy księgować fakturę. Także do księgi zapasów, jeśli to będzie księgowanie dokumentu WZ. Data sprzedaży to jest data dokonania sprzedaży. Na jej podstawie uzupełnia się data obowiązku VAT. W przypadku uzupełnienia tych dat system uzupełnia także daty w wierszach. Jeśli będę miał już wiersz wypełniony, to spyta, czy dany wiersz uzupełnić. Jeśli zmienię tutaj datę na inną, system spyta, czy zmienić wiersze. Podobnie jak data sprzedaży, także zaktualizuje data obowiązku VAT, jeśli oczywiście będzie inna. Tak, i wtedy w wierszu data VAT także zostanie zaktualizowana. No i mamy także datę zamówienia, która służy nam do zarejestrowania daty, kiedy zamówienie zostało złożone. Druga grupa dat dotyczy dat dostawy i związanymi z nimi kalkulacjami terminu wydania danych zapasów. Mamy żądaną datę dostawy. Jest to data, na którą klient chciałby, aby ten towar, który zamówił, znalazł się w jego magazynie. Wpiszmy tutaj 1 marca 2023 roku, czyli jeszcze dołóżmy rok, czyli chcemy, aby ten towar został zamówiony na koniec 2022 roku, aby trafił do marca do magazynu klienta. Jeśli zmienimy żądaną datę dostawy, system także zaktualizuje daty w wierszach, ponieważ w wierszach mamy dostępne trzy daty. Żądana data dostawy też tutaj jest. Spróbujmy wyciągnąć żądaną datę dostawy. I na razie tyle. Ułóżmy je obok pozostałych dat. Jeszcze raz otworzymy zamówienie. Zamówienie numer 1043. Jak zauważymy w wierszach, mamy żądaną datę dostawy, tą samą, którą wpisaliśmy w nagłówku. System, jeśli nie było żadnych dodatkowych kalkulacji, wypełnia wszystkie daty po kolei tak samo. Cóż one oznaczają? Data wydania jest to data, z jaką towar musi się znaleźć u nas już na magazynie. Musi być gotowy do przygotowania do wydania. Planowana data wydania oznacza, kiedy towar musi wyjść z naszego magazynu. Ona jest taka sama, ale jeśli użyjemy czasu czynności magazynu na wyjściu, czyli tyle czasu, ile tutaj wpiszemy, magazyn potrzebuje na przygotowanie towaru do wysyłki. Te ustawienie możemy odnaleźć w ustawieniach zapasów. Jeśli jest domyślne
ustawienie dla całej firmy, czas czynności magazynowej możemy tutaj wpisać. Oczywiście wpisujemy to tak jak wszystkie okresy, czyli 10D to 10 dni, 1D to 1 dzień, 1W 1 tydzień. Te same dane możemy ustawić na lokalizacjach. Czyli jeśli znajdziemy lokalizację w systemie, tutaj także edycja, możemy ustalić zarówno dla wyjścia, jak i dla wejścia czas czynności magazynowej. Jeśli ustawimy domyślne wartości lub wpiszemy je bezpośrednio na zamówieniu, powiedzmy, że potrzebujemy 2 dni na przygotowanie. Wróćmy do naszego wydania. Po aktualizacji wierszy, jak widać, przesunęła się data wydania, czyli moment, kiedy musimy mieć już nasz towar na magazynie. Kiedy wysyłamy towar, tutaj także o 2 dni mamy przesunięte od daty wydania, czyli data pozostała taka, jak wpisaliśmy żądaną datę dostawy. No i teraz planowana data dostawy znowu jest taka sama, natomiast jeśli nasz klient miałby ustawiony czas dostawy, czas wydania, ta informacja pochodzi bezpośrednio z kartoteki klienta, nabywca, w zakładce wydanie, mamy tutaj czas wydania, to może być bardzo podobnie określone domyślnie dla danego nabywcy lub dla agenta. Tutaj także możemy określić agenta i czas dostawy, czas wydania, który dany agent oferuje. Te dane także możemy wybrać na dokumencie, czyli na zamówieniu sprzedaży. Czyli jeśli tutaj dodamy kolejny jeden dzień, który potrzebujemy na czas wydania, tutaj także musimy zaktualizować wiersza i zauważymy, że daty znowu się przesunęły, czyli towar musi się znaleźć u nas na magazynie 26, 28 musi zostać wysłany i planowana data dostawy do klienta pozostaje taka, jak żądana data dostawy. Jeszcze silniejsze ustawienie ma uzgodniona data dostawy, czyli jeśli ustalimy, że z klientem mamy specjalne warunki, system przeliczy wszystkie dane na uzgodnioną datę dostawy. Co więcej, teraz kalkulacja już będzie polegać tylko na tej dacie.